Emil August Fieldorf, pseudonim Nil, polski generał. Fieldorf urodził się 20 marca 1895 roku w Krakowie, jednakże miał korzenie niemieckie. W Krakowie ukończył męskie kolegium Świętego Mikołaja, a później seminarium duchowe. W 1910 roku wstąpił do Polskiej Niepodległościowej Organizacji Paramilitarnej Związek Strzelecki, stając się członkiem rzeczywistym w 1912 roku. Kończył też szkołę podoficerską. 6 sierpnia 1914 roku Fieldorf zgłosił się na ochotnika do nowo utworzonej 1. Brygady Legionów pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Wraz z nimi wyruszył na front rosyjski, gdzie służył jako zastępca dowódcy plutonu piechoty. W 1916 roku awansował na sierżanta, w 1917 skierowano go do szkoły oficerskiej. Po wydaniu w roku 1916 aktu 5 listopada niemiecki generał-gubernator Hans Hartwig von Besseler rozpoczął organizowanie polskiej siły zbrojnej, czyli Polische Wehrmacht. Spowodowało to konieczność złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec Wilhelmowi II. Józef Piłsudski, polityk mający największy wpływ w legionach, zalecił legionistom, by nie składali przysięgi. Większość żołnierzy 1. i 3. brygady demonstracyjnie uchyliła się od owej przysięgi. Przysięgę złożyła tylko większość żołnierzy 2. brygady, którą dowodził Józef Haller. Żołnierze ci zasilili Polische Wehrmacht, nazywane Polskim Korpusem Posiłkowym pod niemieckim dowództwem. Legioniści, którzy odmówili złożenia przysięgi, zostali internowani, w tym Emil Fieldorf. Został on wcielony do armii austro-węgierskiej i skierowany do Włoch, skąd uciekł i wrócił do Polski. W sierpniu 1918 roku zgłosił się na ochotnika do Polskiej Organizacji Wojskowej w rodzinnym Krakowie. Od listopada 1918 roku Fieldorf służył w szeregach Wojska Polskiego w nowo powstałej II Rzeczypospolitej. Początkowo jako dowódca plutonu, a od marca 1919 roku dowodził kompanią ciężkich karabinów maszynowych. W 1919 i 20 roku brał udział w akcji przyłączenia Wileńszczyzny do Rzeczypospolitej. Po rozpoczęciu wojny polsko-bolszewickiej jako dowódca kompanii brał udział w wyzwalaniu Dyneburga i Żytomierza oraz w wyprawie polskiej do Kijowa 1920 roku. Fieldorf poślubił Janinę Kobylińską w 1919 roku, z którą miał dwie córki, Krystynę i Marię. Pozostając w czynnej służbie po I wojnie światowej, został awansowany do stopnia majora i skierowany do 1. Pułku Piechoty Polskiej jako dowódca batalionu. W 1935 roku objął dowództwo samodzielnego batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza Troki. Rok później został podpułkownikiem. Tuż przed wybuchem II wojny światowej został dowódcą 51. Pułku Strzelców Giuseppe Garibaldiego w ramach 12. Dywizji Piechoty na wschodnich krańcach Polski. Fieldorf dowodził swoim pułkiem podczas kampanii wrześniowej. Po klęsce dywizji w nocy z 8 na 9 września uciekł w cywilnym ubraniu do rodzinnego Krakowa. Stamtąd próbował dostać się do Francji, ale został zatrzymany na granicy ze Słowacją. W październiku 1939 roku został internowany, ale kilka tygodni później uciekł z obozu i przez Węgry przedostał się do Francji, gdzie wstąpił do nowo tworzących się polskich sił zbrojnych na zachodzie. We Francji ukończył kursy sztabowe i został awansowany na stopień pułkownika w maju 1940 roku. We wrześniu tego roku został przemycony z powrotem do okupowanej Polski jako pierwszy emisariusz polskiego rządu na uchodźstwie pod pseudonimem Nil. Droga była długa. Najpierw poleciał samolotem do Afryki. Przejechał przez Rodezję, Sudan i Egipt. Z Egiptu transportem lotniczym do Rumunii i pociągiem do Polski. Tor lotu jego samolotu nad Sudanem i Egiptem pokrywał się z rzeką Nil, stąd właśnie jego pseudonim. Początkowo wstąpił do Związku Walki Zbrojnej w Warszawie. Rok później objął dowództwo KDW AK, gdzie służył do lutego 1944 roku. Z jego rozkazu 1 lutego 1944 roku został zamordowany niesławny dowódca SS i policji Franz Kuschera. Na krótko przed upadkiem Powstania Warszawskiego 28 września 1944 roku został awansowany do stopnia generała brygady rozkazem naczelnego wodza Kazimierza Sostkowskiego, o którym na tym kanale również opowiadam. W październiku 1944 roku został zastępcą naczelnego AK generała Leopolda Okulickiego. Został również powołany na przyszłe dowództwo organizacji NIE.
Organizacja Nie jest ciekawym projektem. AK zdawało sobie sprawę, że z Rosjanami będzie trzeba walczyć, więc wybrano szereg najlepszych polskich żołnierzy, którzy mieli zakaz walki z Niemcami, nie mogli na przykład brać udziału w Powstaniu Warszawskim, po to, aby przeżyli wojnę i mogli zbudować antykomunistyczne komórki. Na przykład rozkazu zakazu walki w Powstaniu Warszawskim nie wypełnił Witold Pilecki, przez co później miał problemy. 7 marca 1945 roku Fieldorf został aresztowany przez sowieckie NKWD w Milanówku. Początkowo został błędnie zidentyfikowany pod nazwiskiem Walenty Gnadnicki i wysłany do obozu pracy przymusowej na Uralu. Wydany w 1947 roku wrócił do Polski rządzonej przez komunistów. Osiadł w Białej Podlaskiej pod przybranym nazwiskiem i nie wrócił do konspiracji. Przemieszczając się między Warszawą a Krakowem, ostatecznie osiadł w Łodzi. Rząd, który prześladował byłych członków ruchu oporu lojalnych wobec rządu na uchodźstwie z siedzibą w Londynie, zaoferował polskim powstańcom amnestię w 1948 roku. Nie wiedząc, że amnestia jest fikcją, Fieldorf ujawnił się władzom. Następnie został umieszczony w areszcie śledczym w Warszawie. W więzieniu odmówił współpracy z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa, nawet podczas tortur. Brutalne przesłuchania generała Fieldorfa osobiście nadzorował pułkownik MBP Józef Różański. Fieldorf został oskarżony przez prokurator Helenę Wolińską-Brus o bycie faszystowsko-hitlerowskim zbrodniarzem i bycie odpowiedzialnym za egzekucję na rosyjskich żołnierzach. Po procesie został skazany 16 kwietnia 1952 roku przez przewodniczącą Marię Górowską na karę śmierci. Apelacja do sądu wyższej instancji nie powiodła się, a Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano przez powieszenie 24 lutego 1953 roku w niesławnym więzieniu mokotowskim w Warszawie. Ostatnia notatka dotycząca Fieldorfa brzmi: zapytałem skazanego, czy ma jakieś życzenie. Fieldorf odpowiedział: proszę powiadomić moją rodzinę. Stwierdziłem, że jego rodzina zostanie powiadomiona. Skazany uparcie patrzył mi w oczy, stał wyprostowany, nikt go nie trzymał, wyglądał na bardzo silnego mężczyznę. Można by niemal podziwiać jego panowanie wśród tak dramatycznych wydarzeń. Nie krzyczał ani nie wykonywał gestów. Powiedziałem: wykonaj. Kat i jeden ze strażników zbliżyli się do skazanego. Poszedłem potem do naczelnika, a potem własnoręcznie sporządziłem protokół egzekucji. Autorem tych słów jest prokurator Wiktor Hattner. Ciało generała Fieldorfa nigdy nie zostało zwrócone jego rodzinie i do dziś pozostaje pochowane w nieznanym miejscu. W 1989 roku po upadku PRL Fieldorf został zrehabilitowany. Córka Fieldorfa, Maria Fieldorf-Czarska, wezwała prokurator odpowiedzialną za egzekucję jej ojca, Helenę Wolińską-Brus, do stanięcia przed sądem. IPN oskarżył Wolińską o zbrodnie stalinowskie, za co groziło jej 10 lat więzienia. Sprawa przyciągnęła międzynarodową uwagę. Wielka Brytania odmówiła ekstradycji Wolińskiej, a kobieta zmarła 26 listopada 2008 roku bez wyroku sądu. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii, grupę na Facebooku Na Osi Czasu oraz kanał Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.